Witajcie w kolejnym dniu z Legionem. Mamy 30. edycję, także już trochę tych edycji jest za nami. Z okazji tej 30. edycji robimy giveaway tutaj na kartę promocyjną Pajków. Żeby brać udział w giveaway, piszemy hashtag SC i do tego trzeba dopisać pykę. Tak. Znaczy, będziecie mieć w opisie, jak dokładnie napisać. Co powiada się dzisiaj 7 osób. Przygotowaliśmy 4 stoły, w razie czego, gdyby ta 8 się znalazła. I co mogę więcej powiedzieć? No, 30. edycja, także już dosyć sporo tych dni zrealizowaliśmy. Mam nadzieję, że kolejne 30 przed nami. I zapraszam do obejrzenia dalszej części materiału. Może dzisiaj potestuję trochę Bad Batcha, ponieważ już wyszedł tylko, znaczy wyszedł, zostały pokazane karty, więc znamy też parametry, można coś pomyśleć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jesteśmy po raporcie, wyszedł naprawdę ciekawie, gorąco i serdecznie polecam, bo zwroty akcji są gwarantowane i bardzo, bardzo dużo już od pierwszej rundy się dzieje. Także myślę, że to jest coś, co warto obejrzeć. Przy okazji gra była bardzo niestandardowa. No i dobra, wyjdziemy sobie teraz z pokoju. Tak jak wspominałem na początku filmu, 4 stoły zostały przygotowane. Mamy zimowy, mamy tego, mamy Nobu. Nie ma Maćka. Mamy Geonosis i Tatooine, także tutaj fajnie się udało ogarnąć. Tak, jakieś słowa o Range Trooperach, coś tego, pierwsze jakieś te? Sebastian, ty się jak się na to gra? Range Trooperzy nie są dobrzy, są bardzo dobrzy. Tak. Bardzo ciężko się gra, tym bardziej, że grałem Lexanami. Co? Nie mogę podjąć. No. Że, no, czyli ciężko. Ciężko i dużo aimów. Ten, co ustawia na Sebastiana. I jest trudno. Trudno jest. No. Dobrze strzelają, dużo wchodzi. To są range, nie? Nie, to są short. Nie są range. Range są na razie... Proksymalne. Tylko dobra. Ale karta już jest. Jest karta, już jest range'owa. A ta konfiguracja na 1.5 testowaliście, czy tą na 1.4? I co lepsze? Gorsza jest. Zdaniem od tamtej. No. Tak jak mówiłem, że raczej gorsze. Masz nawet 2 hitki, masz 5 kości. No, także to możecie wziąć do siebie, że ta konfiguracja na 4 kostki może być jednak lepsza. Zaczynamy przerwę obiadową, tutaj gra numer 2 w toku, waporatory są rozgrywane, widzimy, spadło już dosyć sporo droidów, ale też dwie barki w odpowiedzi, jakiś jeden pojedynczy klon, no i gdzieś tutaj powoli zaczyna się napieranie, zobaczymy, jak to później będzie wyglądało. Tutaj mamy
starcie Imperium z Republiką, na Rexie Obi-Wanie, Imperium z Wirsem, Dinem, Bobą, także też dosyć ciekawie. I tutaj dalej testowanie Range Trooperów. Widzę, że AT-RT spadł, jak się oddział klonów spadł. Tak, i chłopaki też tutaj idą jeść. No i tutaj trochę ręczów poleciało, ale jeszcze chyba żadna jednostka cała nie spadła, także intercepta grają. I mamy jeszcze tutaj Imperium przeciwko separatystom, ale z tego co widzę, to tutaj już Imperium na Tempest Force spadł. Spadło AT-ST, ten dowódca, spadły jakieś bajki. Jeszcze dużo jest. No, ale po stronie separatystów są jakieś dwie B2 i BX, także tutaj jest duża szansa na to, że Imperium zostanie pokonane. No i w sumie tak to wygląda. Mamy jeszcze ten lodowy stół, ale niestety 8 graczy się nie zebrało. Jestem z 7, więc poprzednio pierwsza gra była gdzieś rozgrywana na tym stole. A teraz jest po to, żeby wyglądać i pewnie na trzeciej grze ktoś zagra na tym stole. Także zagraliśmy sobie teraz grę, żeby przetestować tego Bad Batcha i faktycznie jest on dosyć wyporny. Bardzo dobrze sobie radzi zarówno i w strzelanie, jak i w walce wręcz. Sporo trafień wyciska, no tam te 6-7 trafień potrafi z siebie wydać i też potrafi sporo przyjąć. Na przykład teraz Grywes atakował 5 hitów i z Impreviusem 7 tarczek, więc w sumie 0 dram. Także no, Bad Batcha mi tam zginął tylko Wrecker i Tech, więc no, pół Bad Batcha przeżyło. Wydaje mi się, że z Anakinem nie są najlepszym połączeniem, ponieważ wiadomo, z jednej strony Anakin fajnie wspiera armię, ale za bardzo się kłóci aktywowanie Anakina z aktywowaniem Bad Batcha plus wydawanie rozkazów. Więc myślę, że tutaj Padme jest ok, bo Padme gdzieś tam prędzej czy później znajdzie timing, żeby sobie tą aktywację odbyć i żetony sobie nabrać dla reszty. Myślę o połączeniu z Rexem, żeby spróbować, bo wejście na zasięg 2 jest trochę ryzykowne i łatwo jest ich wejść z nimi w tą walkę. Natomiast jeszcze umiejętność Huntera też jest całkiem ciekawa. Raz o niej zapomniałem, pozostałe chyba 2 czy 3 razy użyłem i zabiłem tam 2 BX, zadałem rany na B2, także jest to użyteczne i jest to fajny dodatek, nie jest to jakiś game changer, ale na pewno jest to dobre urozmaicenie, sprawiające, że Bad Batch jest w stanie jeszcze więcej obrażeń z siebie wykrzesać. Miałem okazję tylko raz strzelić przez całą grę nimi, bo no tak się gra ułożyła. No, graliśmy Costage'a i Anakin dosyć szybko skinął, bo próbowałem wycisnąć na Costage'a przeciwnika, czy to byłyby dwójki. Z Fire Supportem 7 run, czyli dosyć sporo, a potem 2 aktywacje, pełne klonów strzelające do B2, rzucające na 19 kostkach, bo jeden był martwy, łącznie 3 hity, łącznie, czyli raz to zabrał armor i raz był rzucany zakryto. No tak, więc tutaj troszeczkę kości w kluczowym momencie zawiodły. Gdyby nie to, to gralibyśmy do końca i tutaj naprawdę gra była wyrównana. I różnie by jeszcze mogło być. No to jest tak jak mówię, no Bad Batch wydaje się ciekawy, ale myślę, że raczej Anakin nie jest najlepszym połączeniem do niego. Oczywiście można próbować w różny sposób nimi grać i tak dalej. Natomiast moje pierwsze wrażenie jest takie, że jednak Anakin i oni się troszeczkę nie będą lubić za bardzo. Z Rexem myślę, że się polubią. Z Padme jest ok.
Artur się rządzi swoimi prawami, więc jeśli chodzi o bohaterów, to może ten. Kolega ma tutaj, Grzesiu ma ciekawą listę do połączenia ich z czołgiem, to też może być całkiem ciekawa odpowiedź, jak nimi zagrać. No i karty PIP3 nie miałem okazji przetestować, bo niestety Anakin się strasznie gryzie timingowo z kartami, więc wymagało to ode mnie zagrywania jego kart, potem już oni byli warcy, więc nie miałem nawet jak wykorzystać dobrze tej karty ich, więc... Więc tutaj myślę, że nie z Anakinem. Tak, takie wnioski po dzisiejszej grze. Okej, no w tym filmie to już będzie wszystko. Pamiętajcie o giveaway'u, o którym dałem wam znać na samym jego początku. Piszcie komentarze, żeby brać udział. Ja się z wami żegnam. Jeśli ten film się podobał, zachęcam do stawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale i widzimy, słyszymy się w kolejnych filmach. No i jeszcze odwiedźcie fanpage na Facebooku oraz Instagramie.